21 kwietnia, niedziela. O, godzina 3:42. Widzę, że fajny warun będzie dzisiaj raniutko i chcę sobie obejrzeć wschód słońca. Widzę, że warun tutaj super. Można latać. Zobaczymy jeszcze. No tutaj jesteśmy. Nie? Szkwały powiedzmy tam do 4 metrów, a normalnie powiedzmy 2 metryki. Zobaczymy jeszcze awiację dzisiaj na godzinę 0, powiedzmy o 3:00 jesteśmy tutaj. O 3:00 sobiutki wiaterek, o 6:00 zobaczymy, jak będzie na 50 metrach. O, z zachodu ma wiać, potem się będzie troszkę odwijał, o 400 metrów dopiero się robi taki umiarkowany. Jest super warun, można latać. Także idę zobaczyć wschód słońca dzisiaj. O. No jest godzina 4:20. Wschód słońca ma być gdzieś tam parę minut po 5:00. Jadę sobie do Strzelec, żeby wystartować odpowiednio wcześniej. No i zobaczyć wschód słońca z powietrza. Kiedyś oglądałem wschód słońca, ale w zimie. Gdzieś tam wlazłem na 1000 metrów, coś koło tego. Nawet film jest, zrobiłem z tego. No a teraz mam ochotę zobaczyć, jak to wiosną będzie. Ma być tak ładnie. Wiaterek gdzieś 2 metryki na ziemi. Mroźno, tak rząd wielkości 1-2 stopni na plusie, a wiaterek gdzieś u góry taki rzędu 5 metrów, nie więcej. O, no jeszcze chwila i za chwilę będę w Strzelcach.
i polatałem sobie, także wszystko w porządku, sprzęt się sprawdził, słoneczko widziałem, jak wstawało, co prawda za chmurki, ale widziałem, trochę pokręciłem, także było wszystko very, very cacy. No a teraz wracamy do domciu na śniadanko wielkanocne. O, plan zrealizowany. A tutaj mnie przywitał po wylądowaniu nasz strzelecki klekotek. Ostatnio najadł się kiełbachy. Wszyscy go karmią. No także ciekawy. No nie mam nic dla ciebie na śniadanko. Żebym wiedział, że będziesz, to bym przywiózł. O, ale nie, sklep będzie zamknięty tutaj. Tamten bym pojechał, ci coś kupił.